Dobiega końca przebudowa ulicy Klonowej od bloku nr 43 do zespołu szkół nr 9 w Suwałkach. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej drogi, z kostki brukowej, parkingu oraz ciągu pieszo-rowerowego. Prace objęły również wykonanie nowej instalacji podziemnej i uzbrojenia drogi. Inwestycja za ponad 1 300 000 zł zrealizowana została w ramach suwalskiego budżetu obywatelskiego. Na realizację projektu zagłosowało prawie 1400 mieszkańców Suwałk. Jak powiedział Kamil Sznal, kierownik Biura Prezydenta Suwałk, oprócz ulicy Klonowej gotowa jest również nowa nawierzchnia i oświetlenie na ulicy Falka. Do wykonania pozostała część ulicy Wyszyńskiego w kierunku ogródków działkowych. Niebawem rozstrzygniemy przetarg również na tę inwestycję, dodaje Sznal. W ramach tej inwestycji oczywiście przebudowana została droga, wybudowane zostały parkingi, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe. Także ta inwestycja jest już zakończona. Zostały tam jeszcze do wykonania drobne poprawki, ale to oczywiście z upływem czasu przez wykonawcę tej inwestycji zostanie naprawione i usunięte. Zakończyła się również kolejna inwestycja z puli dużych projektów, czyli budowa ulicy Falka. Mieszkańcy tej ulicy cieszą się już również z nowej nawierzchni, oświetlenia, parkingów, chodników. Ta inwestycja również jest już zakończona. Jeżeli chodzi jeszcze o duże projekty, to jesteśmy obecnie na etapie otwarcia ofert na inwestycję polegającą na budowie kolejnego fragmentu ulicy Wyszyńskiego w kierunku ogródków działkowych. Proceduralnie sprawdzamy, jak wyglądają złożone oferty w tym przetargu i niebawem ten przetarg również, miejmy nadzieję, uda nam się rozstrzygnąć i wtedy wykonawca będzie mógł przystąpić do robót.